Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Let's Play Dead Space. To jest moja brzydka gęba, a jestem BielgWiz6 i witam was w kolejnym odcinku, jak już mówię. Więc kontynuujmy naszą grę na chorym statku Ishimura. Prawdopodobnie podróżujemy aktualnie do bossa. Ja wiem, że będę pewnie mało się wypowiadał jak zawsze, bo to Dead Space. Mam nadzieję, że się nie przestraszę. I tyle. I mam nadzieję, że dobrze ten dźwięk tłumacz poprawi. Tym razem nie nagrywam przy tych głupich słuchawek. Dobra, tam była demoniczna pani. Co się stanie, jak otworzę te wlo... Ta... Gatkę. Science log, chief science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker. But the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. Widzicie? The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucinations. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions. Wielu z użytkowników pisał mi, że dzisiaj są urodziny jego wujka. Co prawda uznałem to za totalny fake, ale jeśli to jest prawda, użytkownik banka, to wszystko najlepszego dla twojego wujka. Szczerze, nie miałem pojęcia, co mam myśleć o tej wiadomości, no ale... No cóż, najwyżej zrobić piękny, ale tak czy siak, wszystko najlepszego dzisiejszym solenizantom. Aha. Tu nie leży tam kapitan? Kapitan's Rig. Ej, ale miałem rację, że to nasz kapitan. Yay! Notice received, and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station, and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to the ship. Okej, spoko. Są kolejne database, to sobie odpuścimy. Jakieś naboje, czy ja mogę wejść do środka? No w sumie powinienem móc wejść do środka. Poczekaj, czy coś tam nie wyskoczy, czy jednak nie wyskoczy na nic. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Świetnie. Okej, znaleźliśmy jako taki ekwipunek. Użyjmy sobie leczenia, bo widzę, że mnie tutaj coś bardzo zleniło. Sprawdźmy, którędy mamy iść. Aha, czyli tym razem znajdujemy windę już tutaj. Przekrzywię tą kamerę. Żeby było widać moją świetną facjatę. Najlepiej mój headset, żeby było widać, że ja gram. Hello. Mam nadzieję, że masz. Tym razem co nie będzie chciał zabić? Czyżby nic? Co to jest? A, plan. Dlaczego wy jesteście na stanowczo? Ten bot stanowczo za... No nie, no na tych to naboi stanowczo za dużo wlecę. I życie.
Bardziej mnie wkurza, dlaczego one tak zmutowały obrzydliwie. I dlaczego są teraz takie królewsko silne. Isaac! Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Czyli szukamy, mamy naprawdę trzeci problem. Sklep! Hooray! We'll go shopping! Ile mam w ogóle kasy? Yeah, super flamethrower, pulse round. Świetnie, flamethrower, hydrocyte, industrial torch. Ammo for pulse rifle, military grade rifle with a high rate of fire. Kupmy sobie to, może się przydać. Kupmy sobie od razu trochę sztuk amunicji i do plazma kotela i do tego. No i mógłbym kupić ten miotacz ogniatka. Czy nam się przyda? Zobaczymy. I teraz jak zmieniam bronię? Aha, okej. Okej. Spoko. Okej. Na razie... Gdzie on to chowa niby? A, wyciąga sobie z nogi. Okej, jestem za. What the fuck is that shit? Dobra, idziemy dalej. No, ty, otwórz mi to. Tym. Oh yeah! Czyli jedziemy dalej, czyli to rozdział 13 chyba. Yeah! Czyli jeszcze 10 rozdziałów. Okej, okay. Chapter 3, Course Correction. Podróżujemy do silników, tak? Czyli pewnie czeka nas nowy rodzaj przeciwnika. Ja znowu nie patrzę na zegarek i kim jest strzelec. You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Okej, czyli teraz mamy naprawić silnik. Nie wiem, czy teraz będą na mnie leciały tylko te brzydkie, wielkie potwory. Aha, chyba widzę nawet przeciwnika. Nie, jednak nie. Personal log. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been two days since they pulled that planet open, since a captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Okay. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach... Nie wiem, czy wy też słuchacie, co oni mówią, bo wiecie, ja się tak wczuwam i słucham, co tutaj się dzieje w ogóle, co tu za akcje są. I dowodzimy na to, że przenieśli się tutaj z planety. W sensie byli i zaczęli powracać, tak?
lekko odmienieni, tak. Nie, ty żyjesz, kolego. A nie mówiłam? Nienawidzę się denerwować takich gleb. Robię to stanowczo za często. O, Flame Fuel. What in hell is going on here? Danvers, Henderson, he's crazy. He's pulling his own teeth out. Henderson, for God's sake! Oh, God. Is he dead? Relax. He's alive. But he hit that door pretty hard. Man, why would he do something like that? I don't get it. Powiem wam, że tutaj zajebiste jaja się wydają, dzieją ogólnie. Oczywiście ulepszymy sobie plazma katela, bo wydaje mi się, że jest on nam aktualnie chyba najpotrzebniejszy. Rate of fire. Możemy ulepszyć rate of fire. Okej. Okay. Nie wiem po co on nam, ale... Rapid fire is a hellfire. Jak mawiał... Kto to mawiał? Ribbentrop? Nie pamiętam. Nie, Richtofen, no. Ty w sumie prawie na pewno nie widziałeś. Ale ty już w sumie żyjesz. Aha. Ja widzę, że tu będzie zaraz wesoło. Jest cel, no. Zwrócił różne wszystkie kończyny i żeby zginął. Dziękuję. Teraz gdzie poszedł ten mały skurwiel? Co? No function is kinesis required? Okej. No, otwórz mi się. Dobra, przetestujmy nową zabawkę. Wyskoczę. Coś mi się tu nie podoba. Czy moje mapy są właściwe? Moje obawy mogą być właściwe. Jestem tylko w zamglonym pomieszczeniu, gdzie przed chwilą widziałem potwory. Yeah.
Spokojnie, Bielak, nie ma się co przejmować. Ten karabin jest tylko trochę bezużyteczny w porównaniu z pistoletem. Ale spokojnie. To wszystko się naprawi. Nie, nie chciałem twojej nogi, już dziękuję za twoją nogę. Dziękuję. Shut it, Danvers! Shut it! Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged a valve. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. We never should have let him live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. O, schematic Reaper. Zgaduję, że Reaper to będzie coś, co będzie robiło... rzucało jakimiś pilami, tak czy będzie w czymś tym stylu. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. Yes, false. False alarm. Oh, I saw something. It's shit and die, bitch. Co to? Kolejny jest. I... no, okej. Pokaż mi swoje łapki. No. No co? W dupę szmato, w dupę. Nie wiem, jeszcze mam naboje. Tak strzelam to nabojem, jakbym w FPS-a grał. Już mi ktoś z użytkowników tutaj zwrócił uwagę, że to jest survival horror, a nie. Gdzieś tam nie zbliżamy się, boję. O. Ja wiem, że to jest marnowanie amunicji, ale ja się autentycznie boję do tego podchodzić. W ogóle, kurwa, gdyby nie YouTube, to ja bym w życiu w Dead Space'a nie zagrał. Tyle razy Maciek ze Spoilerland TV mi to polecał, a ja mówię... nie, nie, nie. Goddammit. Ale co, mam powtórkę z zalewki. Przejść do góry właśnie. Kurwa. Naprawdę nienawidzę tych jebanych robaków. Względem skiza trzeba przyznać, twórcy mają w tym...
tym mistrzostwie. No to co? Jak nie? Gdzie uciekasz, pan? Łoni! Łoni! O! Płoń, 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 skwaraczku, płoń. O, nie zbliżę się do głosu. Wiem, płoni. Smacznego! Palone zwłoki kosmitów. Zamawiam dwa razy. No dobra, wystarczy wam tego materiału, bo ja tu już i tak sram ze strachu. W ogóle jak wygląda plan tego statku aktualnie? Aha, trzeba zejść na sam dół, gdzie jest boss pewnie i tam, dobra. Never mind. Przeżyjecie, mam nadzieję, że się podobało. Idziemy do Safe Station. Tak, dawno nie było Dead Space'a, tak myślę, że było go dawno. Nie było go dawno. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że oglądacie mnie trochę dłużej. Słuchajcie, a zresztą part grade. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Mówił Bielek206.